To Nie twierdzi. rozumiem tych wydarzeń Wielce przez ostatnich ciągu znaczy, ostatnich to kilku oni lat. nie wiedzieli, To w że takim razie, Niemcy się jakby pan najkrócej scharakteryzował politykę rosyjską wobec najbliższych sąsiadów. To jest polityka agresji. Agresji, próby wymuszeń, próba zdominowania za wszelką cenę. Wobec pewnych krajów jest to agresja, wobec Ukrainy, wobec Białorusi to jest dominacja. Wobec Polski to były różnego rodzaju próby dominacyjne, które Polska za każdym razem odrzucała, bez względu na to, jaki rząd był aktualnie u władzy. To jest kwestia próby budowania partnerstwa ponad głowami krajów europejskich z niektórymi państwami europejskimi, a nie akceptowanie, że istnieje coś takiego jak Unia Europejska. To jest używanie gospodarki, religii, kultury jako metod politycznych. Bardzo, bardzo wiele czynników. A jak pan sądzi, jaką rolę w tym budowaniu strefy wpływów, czy odbudowywaniu strefy wpływów odgrywa choćby właśnie religia? Myślę tutaj o Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, która wydaje się, że dla tak zwanego ruskiego mira jest jednym z bardziej istotnych elementów cementujących ten ruski mir. Ruski mir istnieje jeszcze. W pewnym sensie istnieje dalej. Zresztą to jest bardzo trudne definicyjnie sprawa. Od XIV wieku wielcy książęta moskiewscy, włodzimierscy moskiewscy, a potem carowie używali, cesarze używali tego jako elementu politycznego. Mam na myśli religię, używał tego Związek Radziecki w pewnym momencie. Używa tego też Rosja. Choć paradoksalnie znaczenie religii politycznej nie jest takie słabe. Patriarcha Cyryl nie jest politykiem, którym może Władimir Putin kierować w sposób dowolny. Jemu także jest potrzebna legitymizacja ze strony prawosławia odbudowanego po czy dlatego spotykam się w Batumie, w Konstantynopolu? Patriarcha Cyryl chciał przeciwdziałać szansie na autokefalię ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Zbyt mam czas, żeby tłumaczyć tę zawiłość na Ukrainie, jaka istnieje, bo utrata Kijowa przez patriarchat moskiewski to utrata połowy parafii, połowy dochodów, a przede wszystkim symbolicznego znaczenia, jakie daje Kijów, który dla wielu rosyjskich nacjonalistów, imperialistów jest w naszym ciągu matką miast rosyjskich. To kończąc wątek rosyjski, jak pan by scharakteryzował reakcję Federacji Rosyjskiej, reakcję Kremla na sytuację, w której jakieś organizmy państwowe, jakieś organizacje, stowarzyszenia próbują wyjść spod wpływów Kremla. Kreml nigdy się na to nie zgadza. Jak przypominamy sobie w roku stulecia niepodległości, że gdyby sami Polacy tego nie chcieli zrobić, to nigdy by tego nie zrobili. Rosja niezmiernie rzadko godzi się na coś takiego. W Rosji państwo panicznie boi się czegoś takiego jak utrata kontroli nad kimkolwiek. To w takim razie wracamy w tej chwili do kwestii niemieckich, do tego, jakim państwem jest w te niemal 80 lat po zakończeniu II wojny światowej Republika Niemiecka. Zupełnie innym. Tak, zupełnie niż Rosja. Zupełnie innym niż Rosja. I to już właściwie powiedzieliśmy, to chyba widać z tej analizy, którą pan przeprowadził. Natomiast moje pytanie brzmi następująco. Jak Niemcy próbują sobie układać w tej chwili stosunki z państwami Europy Środkowej? Mówiło się, że ta środkowa Europa to już historia, to już przeszłość, że coś takiego nie istnieje, że wraz z rozpadem Austro-Węgier to wszystko padło. Pamiętajmy, że mamy bardzo duży problem definicyjny. Mamy Europę Wschodnią, Środkową. Środkowo-Wschodnią nawet powstawała czasami w Polsce. Niemcy teraz mają duży problem. Czy problem? Kwestię definicyjną dość poważną. Europa Wschodnia i Środkowa zmienia się na ich oczach. Pojawiają się ambicje, choćby Trójmorze, wobec którego Niemcy rewidują w tej chwili swoje stanowisko. Trójmorza rewidują. Niemcy zaczynają być może rozumieć, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że ambicji krajów Europy Środkowej i Wschodniej nie da się zbyć w taki bardzo prosty sposób, że trzeba się na nowo układać i że jeżeli to wszystko się na nowo ułoży, że tak powiem dyplomatycznie, to możliwy jest kolejny złoty okres po tych 20 latach dość złotego okresu relacji niemiecko-środkowo- i wschodnioeuropejskich, który będzie troszkę lepszy dla tych krajów wschodnioeuropejskich niż był do tej pory. A sądzi pan, że rzeczywiście Berlin jest skłonny, jest w stanie zainteresować się poważnie ideą Trójmorza czy Międzymorza? Tego nie wiemy, nie siedzimy w umysłach berlińskich urzędników, ale pamiętajmy, że Niemcy i niemiecka elita polityczna tym się różnią od rosyjskiej, że jednak analizują się i interesują się światem, nie dokładając mu ideologicznych treści na samym początku, co utrudnia potem racjonalną ocenę sytuacji. Czyli Trójmorze może być interesujące dla Niemiec? Kto wie, kto wie. Zobaczymy, zresztą przypominam, że szczyt Trójmorza już za kilka tygodni. Zobaczymy, jakie tam padną oświadczenia i deklaracje. Ja pamiętam taką rozmowę z Georgem Friedmanem. Jakiś czas temu przeprowadzałem z nim wywiad. George Friedman, założyciel Stratforu, wybitny analityk amerykański. On twierdził, że idea Międzymorza to jest właśnie coś, co może zbudować jedność europejską tutaj, w tej dawnej Europie Środkowej. To trafny pogląd. Europa potrzebuje obok
silnych graczy, takich jak Niemcy, jak Francja, po wyjściu Wielkiej Brytanii potrzebuje silnej Europy Środkowej. Europa Środkowa leżąca pomiędzy Rosją, o której pan mówi, i Niemcami, dobrze ze sobą współpracująca, gospodarczo stabilna, politycznie stabilna, będzie tylko rozwijała Unię, a Unia ma kryzys, o czym trzeba mówić otwarcie, i nie rozwiąże tego kryzysu bez dobrego ułożenia relacji tutaj w Europie Środkowej. Czyli Europa Środkowa może odegrać rolę w budowaniu nowej Europy, nowej tak. Unii Europejskiej, tej zmienionej Unii Europejskiej? Tak, może odegrać bardzo dobrą rolę. Bez niej zresztą dobre zbudowanie Europy nie jest po prostu możliwe. Gościem Państwa był dr Łukasz Jasina, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie. I pora się pożegnać. To wszystko w tym wydaniu audycji. Krzysztof Renik, do usłyszenia za tydzień. Powtórka programu. To Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 6. Czas na informacje dnia. PiS inauguruje samorządową kampanię Dziś Wielka Konwencja w Warszawie. Ważna rocznica i apel premiera o jedność, za nami uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Świat żegna senatora Johna McCaina w uroczystościach pogrzebowych, weźmie udział polska delegacja. Aleksandra Kozera, zapraszam. Na początek inauguracja samorządowej kampanii Prawa i Sprawiedliwości. W południe w Warszawie rozpocznie się konwencja PiS. Głos zabiorą m.in. prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Sztab PiS nie zdradza żadnych szczegółów wydarzenia. Wiadomo tylko, że w konwencji programowej wezmą udział prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Poinformował o tym w radiowej Trójce szef sztabu Tomasz Poręba. Prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Morawiecki będą mówić o i tej długofalowej strategii Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kolejne czekające nas miesiące i wybory, ale również o konkretnych tych propozycjach, które będą trafiać do samorządu. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego jest ważne i oczekiwane, mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Ona pokaże też pole sporu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Jak powinien funkcjonować i wyglądać samorząd, bo mimo tego, iż udało się dużo zrobić, to też jednak obywatele mają dużo zastrzeżeń do funkcjonowania samorządu terytorialnego w różnych miejscach w Polsce. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, natomiast druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 listopada. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zostajemy przy samorządach. Platforma Obywatelska straciła samodzielną większość w Radzie Warszawy. Troje stołecznych radnych, Lech Jaworski, Izabela Chmielewska i Aleksandra Szejbal-Rostek, zdecydowało o odejściu z PO. W wyborach na prezydenta Warszawy zamierzają oni poprzeć Jacka Wojciechowicza, byłego wiceprezydenta stolicy, współpracującego niegdyś z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Radni w oświadczeniu napisali m.in., że kampania Rafała Trzaskowskiego traci szansę, by przekonać i zmobilizować wyborców demokratycznych. Ta kampania i działalność władz Platformy szerzej w skali kraju są najlepszym gwarantem, by PiS rządził przez najbliższe lata, czytamy w oświadczeniu radnych. Westerplatte i Tczew to były najważniejsze miejsca wczorajszych uroczystości 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przy pomniku obrońców Wybrzeża obecni byli premier, ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezydent Gdańska, duchowni oraz kombatanci. Podczas wystąpienia na Westerplatte szef rządu Mateusz Morawiecki zaprosił do wspólnych obchodów Święta Niepodległości. W najważniejsze dni powinniśmy być razem, powinniśmy być zjednoczeni. A właśnie takim najważniejszym dniem, takim szczególnym dniem przed nami jest dzień 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości. Dlatego w ten dzień, w ten święty, wielki dzień dla całego narodu polskiego, dla całej Rzeczpospolitej, bądźmy razem, pójdźmy razem w marszu, w jednym marszu niepodległości. Z kolei uroczystości z udziałem prezydenta miały miejsce w Tczewie. Tam 1 września 1939 roku, jeszcze zanim padły strzały na Westerplatte, Niemcy zabili polskich celników i kolejarzy. Nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej, mówił prezydent Andrzej Duda. Zaklinam nas wszystkich, ale przede wszystkim młode pokolenie, by taką politykę prowadzić, by tak prowadzić polskie sprawy i tak nimi zarządzać, aby nigdy więcej zagrożenie nie spłynęło na naszą Rzeczpospolitą, abyśmy odzyskanie niepodległości w 1918 roku mogli co roku przez następne 100 lat, 200 i więcej świętować w naszym kraju.
Więcej informacji do tego zdjęć, grafik i archiwalnych nagrań dotyczących rocznicy wybuchu II wojny światowej znajdą Państwo na nowym portalu polskieradio24.pl. Portal zainaugurował swoją działalność wczoraj akcją 1939 Nigdy Więcej. Ameryka pożegna dziś senatora Johna McCaina. Wieczorem polskiego czasu w Waszyngtonie rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe zmarłego przed tygodniem polityka. Republikański senator był weteranem wojennym, kandydatem na prezydenta i jednym z najbardziej szanowanych polityków w Stanach Zjednoczonych. Na pogrzeb McCaina przyjadą politycy z całego świata. Polskę mają reprezentować szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski oraz minister w kancelarii premiera Anna Maria Anders. Senator John McCain był sojusznikiem Polski, wspomina minister Szczerski. Był ważny dla Polski, dla Polaków, dlatego że dobrze rozumiał to, jaka jest polska rola, jakie jest polskie znaczenie dla bezpieczeństwa geopolitycznego, co dzieje się w naszym regionie i jak ważne jest to, żeby ten region był bezpieczny i żeby był wolny. I co mu zagraża tej wolności naszego regionu, właśnie dobrze rozumiał kroki agresywne polityki rosyjskiej, która burzy wolność i bezpieczeństwo tego regionu. To był jeden z tych sojuszników naszego spojrzenia na potrzeby bezpieczeństwa regionalnego i w tym sensie on był ważnym sojusznikiem polskiego interesu w Waszyngtonie. John McCain zostanie pochowany w Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis, niedaleko Waszyngtonu. McCain był absolwentem tej uczelni. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Na wschodzie i w centrum kraju dziś sporo słońca i bez opadów. Na południu i zachodzie dużo chmur i przelotny deszcz. W górach miejscami burze z gradem. Temperatura maksymalna od 21 stopni na Suwalszczyźnie i miejscami na wybrzeżu. 25 pokażą słupki rtęci w centrum, do 27 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kalendarium historyczne. 78 lat temu do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthof przybył pierwszy transport więźniów. Pierwszą grupę Polaków z Gdańska hitlerowcy przywieźli do obozu już 2 września 1939 roku. Znaleźli się w niej kolejarze wyciągnięci przez gestapo prosto z miejsc pracy. Jednym z nich był Antoni Belling, dyżurny ruchu ze stacji Gdańsk Główny. To o tamtych wydarzeniach opowiadał na antenie Polskiego Radia w 1970 roku. Pędzono nas na plac, gdzie zauważyliśmy szereg namiotów, no i na tym placu zaczęto nas witać. Padni, powstań, przysiadli. Kto nie mógł nadążyć, to pomagano biciem. Najbardziej przykre było to, że w naszym gronie przecież byli i starcy. I ci musieli także dokonywać tej musztry. Łącznie przez obóz przeszło około 110 tysięcy więźniów, obywateli 28 krajów, w tym 49 tysięcy kobiet i dzieci. Po wojnie w procesach przeciwko byłym zbrodniarzom obozu Stutthof sądzono 85 członków załogi, łącznie z komendantem i obozowymi kapo. Zapadło kilkanaście wyroków śmierci oraz kary od kilku miesięcy więzienia do dożywocia. Lata temu odbyła się premiera Potopu w reżyserii Jerzego Hoffmana. Akcja filmu toczy się w okresie wojny polsko-szwedzkiej w drugiej połowie XVII wieku. W obrazie występuje plejada polskich aktorów. Główne role zagrali Daniel Olbrychski, Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki i Kazimierz Wichniarz. Film przykuwał uwagę widzów dynamicznymi scenami. To oni nie wiedzieli, proszę Państwa, po co te filmy, po co te filmy? To oni nie wiedzieli, że za ścianą Niemcy się zbroją? No co to jest śmieszne. No to jeszcze teraz jest widoczne, jak na przykład choćby te firmy pożyczkowe, jako ten dziki koń trojański, proszę Państwa, mają inwigilację jednostronną, że do Ciebie wysyłają monit i jeszcze na dodatek płatny, taki Nest Bank, niby uczciwy, niby dobry, niby sprawiedliwy, wysysa jak pluskwa, ci wiedzą, a ci nie wiedzą, no to przecież wiesz,
Teraz jest mentalność cyfrowa, świadomość cyfrowa, to by wszyscy wiedzieli. Ale jak są monity jednostronne, informacje, przepływ danych jednostronnych, no to tak się dalej dzieje. No to Polak ma być wciąż mądr po szkodzie?